Zatrzymajcie tego Urwisa! Ruby, pomóż! Kocham ranne pościgi. Nie! Nie nasz błyskoczar! Miałam otworzyć mój pierwszy portal w klasie. A dokładnie to miałaś go otworzyć 2 minuty temu. Ta małpka chyba bardzo mnie nie lubi. Zabiera mi torebkę lub chowa buty. Tak bez końca. Czyli dostała małpiego rozumu? Nie teraz, Sunny. Proszę, oddaj mi ją. Bardzo mnie cieszą wasze postępy. Mimo tego całego biegu z przeszkodami. Mam ci za to przebić 5? Więc Jade, chciałabyś zacząć? Okej, kąpiel. Przepraszam panią, moja małpka nie potrafi się skupić. Ach tak. Jak to możliwe? Twoja małpka lubi figle, więc dogadałam się z nią w sposób, który rozumie. Żartując. Czas, by Jade otworzyła swój pierwszy portal samodzielnie. Więc komu dziś pomagamy? Sobie samym. Wasz cel to pomóc wszystkim na świecie zabłysnąć. Najlepsze przygotowanie do tego to poznanie Rainbow World trochę lepiej. Dlatego wysyłam was wszystkie na tęczo plażę. A stroje kąpielowe? Wasz portal już się tym zajmie. Super! Masz szczęście, że cię lubię. Tędy do tęczo plaży. Pamiętaj, Jade, dzisiaj poznajecie Rainbow World i jego mieszkańców. To miejsce jest niesamowite! Odlotowe jak nasze kostiumy. Plażowy kwartet! O, widzę tu nowe iskierki. Jestem Clementine. Miło poznać. Jestem Violet, to jest Ruby, to Sunny, a to Jade. Mamy zwiedzać tęczo plażę. Coś polecasz? Pewnie. Na przykład nurkowanie po skarby w księżycowym basenie. Albo latanie nad wodą na kometolotni. Można też pływać po tęczofalach na deskach surfingowych mojego projektu. I mamy frisbee. Wow! A co się z tym robi? Rzuca się, Sunny. Wow! To od czego zaczynamy? Kometolotnia! Wygląda, że Ruby już wybrała. Dalej, dajmy nurka. Oczywiście, że nie chcesz robić tego, co ja. Idę pływać, gdybyś zmienił zdanie. Hej, hej! Some days are better off starting over. Sometimes it's not what you plan. And there's no stopping this choppy water. Bury your head in the sand. I know what clears up a cloudy day. Every time. Take it to the beach. Oh, well, yeah. And let your worries wash away with the waves. Take it to the beach. Oh, well, yeah. It's a sparkling, magical place. So you had another wipeout. Time to do a pop-up. Nothing's gonna stop us. Sunshine's in our reach. Take it to the beach. Take it to the beach. Oh, oh yeah. And let your worries wash away.
to the beach. Oh, oh yeah. Take it to the, take it to the, take it to the beach. Jaki świetny dzień, co? Jak to taki sobie? Surfowaliśmy po tęczofalach. Okazało się, że nasze stroje są magiczne i dosłownie surfowaliśmy po tęczy. Wcale cię to nie rusza. No cóż, mamy jeszcze trochę czasu. Może popływamy? Chwila, czy ty się boisz wody? To dlatego nie chciałaś wejść do wanny. Wybacz, nie wiedziałam. Może gdybym więcej się z tobą bawiła. Ale ty ciągle robisz figle i chowasz mi rzeczy. Czułam, że mnie nie lubisz. O! Trudno uwierzyć, ale chyba cię zrozumiałam. Żartujesz, bo ci na mnie zależy? Dlatego robisz te numery, żebym spędzała z tobą czas. Żarty i figle to nie moja bajka, ale dla ciebie. My jeszcze jedną tęczofalę przed powrotem. Płyńcie same. My nie czujemy wody. Prawda? Jestem z ciebie dumna i mam ochotę porzucać frisbee, gdyby tylko je znaleźć. Moje poranki są przedziwne, serio. Tak, to ja, księżniczka Marina. Tak, wiem. To trochę szalone, że pupile wyręczają mnie we wszystkim. Ale tyle się ode mnie oczekuje, że jestem ciągle zajęta. I naprawdę uwielbiam być księżniczką. Lubię pomagać moim mieszkańcom w ich problemach. Może nie dosłownie, właściwie tylko słucham, a potem ktoś inny pomaga, bo księżniczka nic nie robi, zgodnie z prawem króla, które mówi... Co robi księżniczka? Ach, ale fajnie, gdyby mój pupil był tylko pupilem. Lub gdybym naprawdę mogła komuś pomóc. Osłodzić komuś dzień słynną lemoniadą taty. Albo móc samej uderzyć w dzwony. Księżniczko Marino z Tęczo Królestwa. Jestem Poppy. A ja Amaya. Iskierki, tak? W czym mogę służyć? Przybyłyśmy, by rozjaśnić twój blask. Abyś mogła być tak dobrą księżniczką, jak to tylko możliwe. To dość urocze, ale taką właśnie jestem. O ile przestrzegam zasad taty, a to znaczy króla. Wszystko, co robi księżniczka. Na przykład pierwsza. Królestwo jest szczęśliwe, gdy księżniczka jest szczęśliwa. Czyli wszystko trzeba robić za nią. Aha, daję radę. Wszystko jest super, czyż nie? Och, poważnie? I zgadzacie się z nimi? Okej, co więc mam zrobić? Może spacer? Tylko że ktoś musi pilnować tronu, jeśli wyjdę. Ja chcę! Przypilnuję, księżniczko. Będę najlepszą rezerwową księżniczką w dziejach Tęczo Królestwa. Co za piękny dzień! To super dziwne. Nie wychodzę z sali tronowej bez kogoś, kto rzuca płatki róż pod moje stopy. Teraz nie pachnie najlepiej. Kiedy ostatnio robiłaś coś sama, bez niczyjej pomocy? Jak oddychanie?
Jasne. W byciu dobrą liderką nie chodzi o pomaganie sobie, chodzi o pomaganie innym. Zawsze chciałam zrobić lemoniadę. I ją zrobiłam. Lepiej dodaj cukru i wody. Mieszaj, a teraz skosztuj. Właśnie zrobiłam lemoniadę taty. Jak zrobimy dużo, podzielę się nią z innymi w ten upalny dzień. A to co? O, dzwony. Bije w nie ten, kto chce uczcić coś ważnego, ale... Zasada 15. Księżniczka nie bije w dzwony, ktoś ją wyręcza. Tak, to jest życie. Ale teraz muszę się zabrać za swoje obowiązki. Jest tu gdzieś może jakaś lista zadań? Wszystko, co robi księżniczka. Po pierwsze, królestwo jest szczęśliwe, gdy księżni... Ups! O! Są nawet wspanialsze niż myślałam. Ale nie mogę w nie bić. A dlaczego nie? To nie należy do księżniczki, ale masz rację, Poppy. Jak nie będę samodzielna, za to smutna, to przestanę być księżniczką. A wiem, że tacie najbardziej zależy na moim szczęściu. All the little things that I'm gonna learn to do for myself. Everything you do, now it's up to you. Can't wait to try stuff. I'll learn to make all kinds of breakfast. Eggs or fluffy pancakes. Ask my pets what they like best on sloth and puppy play dates. Whoa! Take a big swing. What if I miss? You can try again, yeah. I know you got this. I can be a better princess, one step at a time. Bring your colors to the kingdom. Help my friends to shine. Make up new rules and then trust. I'll find a way no matter what. Amaja coś odkryła. To znaczy, zwykła Amaja odkryła coś dla księżniczki Mariny. Zbiłam twoją odezwę. Jak? Coś wypadło i... Patrz! Twoja ostatnia zasada. Nadejdzie czas, gdy wszystko będziesz robiła sama. I nie będzie żadnych zasad. Słuchaj swojego serca. Ono da ci znak. Od dzisiaj i już zawsze księżniczka wszystko będzie robić sama. Choć na początku będzie potrzebować pomocy. Sama będę karmić pupile, a dzisiaj wszyscy poddani dostaną królewską lemoniadę zrobioną przez samą księżniczkę. Mam tyle dobra do zrobienia, tak się cieszę. Daj czadu. Och, dzięki, tato. Odkryj prawdziwy kolor, bo tęcza jest nasza. Czułam się lepiej. I nie wyglądałaś. I proszę pamiętaj, jestem tylko o portal stęczy od ciebie, gdybyś znów potrzebowała zastępstwa. Nie mogę uwierzyć. Co jest? Sama zobacz. Chyba właśnie stworzyłam idealny fiolet. Próbowałam odtworzyć ten kolor od czasów Junior High. O,
Nie wiedziałam, że malujesz. Cóż, malowałam. To przeze mnie Violet rzuciła malarstwo! Sunny, to nie jest prawda. To prawda! Nie wybaczysz sobie tego! A co się stało? Jeśli można zapytać. Nie można! To niewyobrażalne! Niemożliwe! I szokujące! Ale i tak powiem. Przypadkowo wrzuciłam jej idealny fiolet do śmieci! Tylko to? Tylko to? Waj, wtedy przestała malować! Ale chwila! A gdyby płynna tęcza przeniosła nas w czasie do Junior High? Ostrzegłabym siebie, aby nie wyrzucać idealnego fioletu! Co? To obłęd. Przecież są zasady podróżowania w czasie. Pierwsza, nie mieszaj w przeszłości. I druga, nie ma podróży w czasie. Czytałam o tym w książce z biblioteki w Rainbow World. Bingo! Chyba działa! Jakaś świetna lektura! Sunny, wracaj! Ja raczej zostanę. To jakiś żart. Przeniosłyśmy się w czasie do mojej sypialni w Junior High? Tak! Spędzałam w tym miejscu mnóstwo czasu! Wygląda tak samo! Łącznie z bałaganem! Oto i on, mój idealny fiolet. Ostrzegam cię, zaraz oszalejesz. A, od kiedy to ja szaleję? Od zawsze. Lepiej się schowajmy. Dlaczego masz tutaj taki bałagan? Przecież mówiłam, zajęłam się malowaniem. Nie miałam czasu sprzątać. No i jak? Długo pracowałam nad tym kolorem, ale wyszedł cudny, idealny fiolet. A, jest idealny! Jeśli nie widać tego gigabałaganu. Ale go widzę. Mogę ci pomóc? Mam posprzątać? Serio? W sensie, byłoby bajecznie, ale nie musisz. Waj, ale ja chcę! Gdy pokój jest czysty, to energia twórcza płynie. Brudny pokój tylko ją blokuje. To ma głębie. Aha, byłoby wróżbie w ciastku. Ty maluj, ja sprzątam. Zawsze razem. Aha. Muszę siebie powstrzymać! Wcale nie. Puść mnie! W życiu tym i przeszłym. Dlaczego chcesz powtórki z historii? Bo nie chcę nas zmieniać. Miałyśmy prawo do swoich błędów. Bez ingerencji. Chyba masz rację. Mam rację. A zresztą nie możesz sprzątać za mnie. To nauczka z tej przygody. A gdzie jest mój idealny fiolet? Leżał tutaj. A może być w śmieciach? O nie! Waj! Och, jak mi przykro! Zostaw! Zrobię nowy. A jak nie dasz rady? Mówiłaś, że to idealny kolor. Nie ma idealnych kolorów. Są tylko idealne. Przyjaźnie słowo. O, wszystko grawaj. Przez tyle lat gryzło cię to, co się dzisiaj stało. Może mogłam być trochę niemiła, ale Sunny, nigdy nie byłam zła. Och, waj. Dziękuję za podróż w czasie. Patrzyła na starą siebie. Tylko nie stare, jesteśmy wami z przyszłości. Dlatego, że to jest zbiorowy sen. Tak, właśnie. To się wam śni jednocześnie. Tylko najlepsze przyjaciółki to potrafią. Okej, przyszła ja. Powiedz nam wszystko.
Nie powiemy wam o przyszłym życiu. To by było oszustwo. To prawda, ale możemy wam powiedzieć co nieco o przyjaźni. Bet you wanna know how the story goes. All in good time, you'll find out. Bet you wanna see how it's gonna be. But you figure it out, what it's all about. All you need to know is this friendship is forever, and you two will stay together. Go zapamiętasz jako sen. A na nas już czas. Chcę cię spytać o tyle rzeczy. Wybacz, młoda Vi, ale już czas na pobudkę. Bardzo chcę już być stara. Nie jesteśmy stare.